Julek, ty wiesz co, nie? Co? Czekam na kolejny. No, no jak? Kurwa. Może być inaczej, nie? Wygramy czy nie? Jakbyśmy to wiedzieli przed meczem, byśmy musieli trenować cały tydzień. Panie trenerze, dzisiaj pogoda taka nie za ciepło, nie za zimno, akurat do grania, nie? Do grania pogoda zawsze jest dobra. I do wygrywania też jest zawsze dobra pogoda. Panie trenerze, Miedź Legnica, trudny przeciwnik? Tak, zdecydowanie. Miedź to świetny zespół. Nawet po tych zmianach, które zaszły w tym zespole w ostatnim okienku transferowym, to na pewno jest zespół z olbrzymim potencjałem i na pewno czeka nas bardzo trudne spotkanie. Proszę Państwa, jest to wyjątkowy gość, ponieważ jest posłańcem wyjątkowej dziewczynki. To Teddy, gwóźdź, który przyjechał do nas z pasiastej części Krakowa, tej lepszej strony Błoń. Jest z nami od ponad tygodnia, a dzisiaj siedzi na sektorze Górka razem z kibicami Arki. No początek kapitalny, później troszkę się mecz wyrównał, ale myślę, że ze wskazaniem na Arkę. Tak, rzecz. Mateusz! 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 Mateusz!
pracowała na to cała drużyna i myślę, że 3 punkty zasłużenia zostały w Gdyni. I znowu wysoka wygrana. Znowu puka i oby tak dalej. Jedziemy dalej, kurde, po punkty. Miło, przyjemnie, stał się ciężki mecz, ale daliśmy radę i to najważniejsze. Jak walec, idziemy, jak walec. Oby. Oby tak było do końca. Żeby tylko paliwa nam nie zabrakło, nie? Tak jest. Ale walczymy, to najważniejsze. Dobra, panowie, tylko podobało mi się, że się okazaliście przerwie na mnie, reakcja była bardzo dobra, także kurwa spodziewajcie się takich następnych. Dawaj, co to zaczynać? Densiu! 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 Kto wygramy? Już idę, tak jest.